czcigodny księże kapelanie, szanowni państwo parlamentarzyści, państwo senatorowie, panie wojewodo, panowie komendanci, panowie samorządowcy, panie wójcie, wszyscy zgromadzeni, a przede wszystkim funkcjonariusze polskiej policji. Dziś przywracamy kolejny posterunek policji. Posterunek zlikwidowany za czasów rządów koalicji PO-PSL. Posterunek, który jest bardzo ważny dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy. Kiedy po wygranych wyborach rząd Prawa i Sprawiedliwości sformułował rząd, kiedy objąłem stanowisko ministra spraw wewnętrznych i administracji, było dla mnie jasne, że bezpieczeństwo jest jednym z priorytetów. Że żeby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom, trzeba spowodować, aby mieszkańcy mogli skontaktować się z policją wtedy, kiedy czują się zagrożeni. Temu mają służyć posterunki. Chciałbym wyrazić swoją satysfakcję z tego, że właśnie w tej gminie, w gminie Zbuczyn, możemy otworzyć ponownie posterunek policji. Chciałem przekazać też pozdrowienia od pana ministra Krzysztofa Tchórzewskiego, który dziś wypełnia obowiązki powierzone przez prezydenta Rzeczypospolitej, który urodził się w tej gminie i z którym miałem zaszczyt kilkakrotnie odwiedzać mieszkańców tej gminy. Chciałbym, żeby posterunek dobrze służył obywatelom, żeby pracujący w nim funkcjonariusze odznaczali się właśnie poczuciem służby, żeby nie było problemów, barier w dotarciu do dzielnicowych, żeby zawsze mieszkańcy gminy mieli możliwość otrzymania pomocy tu, na posterunku, tu, gdzie pracują funkcjonariusze polskiej policji. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania tego posterunku, szczególnie władzom samorządowym, panu wójtowi, za zaangażowanie. Chciałbym wyrazić moją radość i dumę z tego, że dzisiaj możemy się spotkać w takim gronie. To jest jedyny taki moment w historii naszej gminy. Nigdy wcześniej nie było takiej okazji, aby takich gości, takich zacnych gości spotkać w samorządzie w gminie Zbuczyn. Szanowni państwo, już 4 lata temu, kiedy dokonywała się reforma, reorganizacja policji, sygnalizowaliśmy, że to rozwiązanie, ta likwidacja posterunku policji w Zbuczynie jest błędem. Następne 4 lata to udowodniły. Wielu mieszkańców żaliło się na gorszy dostęp do policji, na dłuższe czasy dojazdu i jakby wskazane było przywrócenie tego posterunku policji. Chciałbym bardzo podziękować panu ministrowi, bo tak jak pan pamięta, 3 lata temu mieliśmy okazję spotkać się tutaj w Zbuczynie, w Ośrodku Kultury i poruszaliśmy ten problem gorszego bezpieczeństwa, gorszego poczucia bezpieczeństwa przez mieszkańców gminy Zbuczyn. I dzisiaj po tych 3 latach pan minister przywozi nam wielkie szczęście. Ponownie otwieramy ten posterunek w Zbuczynie. Myślę, że tak jak rolnicy od miesiąca czekają na krople deszczu i dzisiaj to się w końcu stało, tak my przez te 3 lata czekaliśmy na przyjazd pana ministra, aby w końcu poprawić to bezpieczeństwo na terenie gminy Zbuczyn. Dziękuję, panie wójcie. Zbuczynie życzę spokojnej służby, życzę tego, żeby mieszkańcy gminy byli rzeczywiście zadowoleni z tego, że policja jest dostępna. Policja zajmuje w budynku pomieszczenia o powierzchni ponad 120 metrów kwadratowych. Są to 4 pomieszczenia służbowe, pomieszczenie socjalne, korytarz, toaleta oraz 2 garaże. Na posterunku policji w Zbuczynie służbę będzie pełniło 7 funkcjonariuszy, w tym kierownik posterunku. Rozległy teren gminy Zbuczyn będzie patrolowany przy pomocy 2 radiowozów, z których jeden będzie pojazdem nieoznakowanym.
Czy w tym czasie, kiedy nie było posterunku, zmniejszyło się poczucie bezpieczeństwa? Raczej tak. Co na przykład? To dostępność policjantów. Przecież jak jest swój człowiek, to on zna wszystko, wszystkie myśli, gdzie siedzą, wie co w trawie piszcie. A jak jest z daleka, no to słuchajcie, no na odległość.